Dzień dobry. Po wakacyjnej przerwie witam w kolejnym już seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Ja nazywam się Weronika Przecherska-Marchwińska i jestem doktorantką Wydziału Socjologii UW oraz analityczką The Lab UW. Nasze spotkania są organizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Wraz z zaproszonymi gośćmi z Akademii oraz biznesu przyglądamy się tematom z zakresu nowych technologii i innowacyjnych metod analizy danych. Podczas naszych seminariów młodzi naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z zaproszonymi ekspertami. Partnerem merytorycznym projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, a nasze działania wspierają również Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś będziemy rozmawiać o prywatności w internecie, a wyniki badań dotyczących praktyk unikania nadzoru w przestrzeni cyfrowej zaprezentuje Julia Heller, badaczka, socjolożka, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Nie zdradzę chyba za dużo, jeśli powiem o kilku kluczowych rezultatach z badania Julii. Jak się okazuje, Polacy cenią sobie prywatność w sieci. Tylko 1% respondentów nie skorzystało z żadnej strategii chroniących ich przed cyfrową inwigilacją. Jednocześnie uważają, że ich dane są wartościowe i powinni być wynagradzani za ich udostępnianie. Tak myślało aż 55% badanych przez Julię respondentów. Julia zgromadziła jeszcze wiele innych wyników, o których zaraz Wam opowie. Jednak zanim tak się stanie, ja przedstawię Wam naszych dzisiejszych komentatorów. Nasze zaproszenie zgodziła się przyjąć dr Anna Turner, która jest adiunktem w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, a jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z wpływem nowych technologii na społeczeństwo. Szczególnie interesują ją kwestie prywatności i inwigilacji, podobnie jak naszego drugiego komentatora, czyli Michała Palińskiego, związanego z The Lab UW oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW. Michał również zajmuje się wpływem nowych technologii na gospodarkę i społeczeństwo, a w swoich badaniach koncentruje się na zagadnieniach związanych z rozwojem internetu i prywatnością właśnie. Kalendarium naszych najbliższych spotkań i dotychczasowe efekty naszej pracy możecie znaleźć na stronie The Lab UW, podobnie jak i nasze analizy, podcasty i tematy badawcze. Także zachęcam Was do tego, żeby tam zaglądać, a mnie nie pozostaje już nic innego, jak oddać głos i ekran Julii. Julia, zapraszam. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Więc tak jak Weronika wspomniała, dzisiaj chciałabym Państwu zaprezentować tematykę prywatności w sieci. I tak naprawdę pozorny wybór, czyli to, jak użytkownicy radzą sobie z tym cyfrowym nadzorem. Jest to część mojego projektu doktorskiego i dzisiaj skupię się na wynikach badań sondażowych, które już udało mi się przeprowadzić, ale w planach mam również badania jakościowe, o których wspomnę pokrótce na sam koniec prezentacji. Na początek chciałabym opowiedzieć, jak składa się moja prezentacja i o czym będę mówić. Jest to rama teoretyczna, potem przejdę do metodologii, wyników badań, które zapewne będą najciekawsze, i zakończę wnioskami, jakie udało mi się wyciągnąć z tych badań. Tak jak już wspominałam, rozpocznę od ramy teoretycznej. W moim przypadku jest ona skonstruowana z takich dwóch podstawowych filarów. Pierwszy to nadzór i rozumienie nadzoru, a drugi to cyfrowość i to, jak ważne w świecie cyfrowym stają się dane i w jaki sposób są one użytkowane. Zacznijmy więc od nadzoru. Gdy zastanawiamy się nad pojęciem nadzoru, do głowy przychodzi nam od razu nazwisko Michela Foucault i to, w jaki sposób on opisywał nadzór w panoptykonie. Gdy zaczniemy się nad tym zastanawiać, jak przełożyć ten nadzór na nadzór w sieci, możemy zauważyć wiele podobieństw. Sieć jest wydzielonym środowiskiem, zamkniętym, w którym każdy użytkownik jest równy.
Każde urządzenie ma konkretny identyfikator, który jest tak jak cela. Można personalizować komunikaty do tej celi, czyli urządzenia. Sieć jest bardzo uporządkowanym miejscem. Każda strona internetowa ma swój unikalny adres, a użytkownicy dzieleni są na różnego rodzaju segmenty, do których docierają różne komunikaty. Natomiast jeżeli zaczniemy się dalej zastanawiać nad tym tematem, zobaczymy, że jest jedna istotna część, która nie pasuje nam do tej układanki, jeżeli chodzi o świat cyfrowy. Jest to świadomość użytkownika, czyli to, w jaki sposób w panoptykonie świadomość nadzoru musiała istnieć, żeby wpłynęła ona na zmianę zachowania. Jeżeli popatrzymy na sieć, to tutaj już właśnie taka świadomość nie jest konieczna i koncepcja rządomyślności pozwala nam naświetlić kwestię powodów, dla których jednostki same chętnie poddają się nowemu nadzorowi. I takim dobrym przykładem może być aplikacja, która ostatnio zyskała na popularności, nazywa się ona BeReal. Polega ona na tym, że użytkownicy mają 2 minuty na to, żeby wyświetlić, opublikować swoje zdjęcie, które jest w żaden sposób nie retuszowane, właśnie jest w konkretnym określonym czasie i jeżeli nie umieścimy swojego zdjęcia, to nie możemy przeglądać zdjęć innych użytkowników. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym zauważamy, w jaki sposób użytkownicy sami z siebie dzielą się informacjami o sobie, które są rzeczywiste i dokładne, a te informacje łączą nas z drugim filarem mojej ramy teoretycznej, czyli tym, jak dane stają się towarem. Szoszana Zubow, mówiąc o kapitalizmie nadzoru, opisuje sytuację, w której firmy takie jak Google czy Facebook monitorują nasze zachowania w sieci, zbierają je, analizują, a potem odsprzedają. No i oczywiście na tym zarabiają. Dodatkowo następuje też zjawisko datafikacji, czyli kwantyfikacja wszystkich społecznych, wszystkich działań społecznych na dane ilościowe, tak aby móc je łatwo agregować i algorytmizować. Jednak są też podejścia krytyczne, które mówią o tym, że nie powinniśmy tak jeden do jeden przekładać działań rzeczywistych i tych w świecie cyfrowym. O tym mówi Hosse van Dijk, która właśnie podważa prawdziwość wszystkich danych zbieranych w internecie. I tutaj chciałabym jeszcze pokazać Państwu kolejny element, który jest dosyć istotny, jeżeli chodzi o tę tematykę właśnie prywatności w sieci, czyli dotychczasowe badania. GUS mówi o tym, że wiedza o zbieraniu danych w internecie jest coraz wyższa, czyli coraz więcej jako użytkownicy wiemy o tym, w jaki sposób dane są zbierane. Jeżeli chodzi o badania prywatności w sieci, to z nich wynika, że tylko 4% nie korzysta z żadnej ochrony prywatności. Co ciekawe, badania Eurobarometru sygnalizują, że niepodejmowanie działań na rzecz prywatności może wynikać z znacząco innych motywacji. I tutaj jest to bardzo ciekawie pokazane na przykładzie zmieniania ustawień w profilach w mediach społecznościowych, jeżeli chodzi o prywatność. 56% użytkowników zmienia te ustawienia, a jeżeli oni tego nie robią, to
29% po prostu ufa danej stronie internetowej, a 27% nie ma kompetencji, po prostu nie wie, jak to zrobić, nie wie, jak zmienić te ustawienia. Więc to są znacząco różne kwestie, jeżeli chodzi o motywację, które tak naprawdę prowadzą do tego samego wyniku. Marta Józa w 2017 i 2019 roku potwierdziła, że 70% respondentów obawia się, że zebrane przez internet dane mogą zostać użyte w niekorzystny dla nich sposób. Badała ona postawy użytkowników wobec cyfrowego nadzoru. Więc mogą się Państwo zastanawiać, dlaczego ja w ogóle podejmuję ten temat, skoro już tak dużo zostało zbadane i już tak dużo pytań zostało postawionych użytkownikom. Ja chciałam zbadać temat właśnie, temat prywatności i nadzoru w sieci w odniesieniu do świadomości kontroli, też w odniesieniu do kompetencji cyfrowych, jak przede wszystkim do motywacji stojących za poszczególnymi wyborami. Dlatego też chciałabym przejść do drugiej części mojej prezentacji, która opowiada trochę więcej o metodologii. Moją hipotezą badawczą jest to, że internauci świadomi inwigilacji cyfrowej próbują uniknąć tej kontroli poprzez stosowanie różnych strategii oporu. Inwigilację po prostu rozumiem jako zbieranie informacji o ludziach i ich zachowaniach w internecie. Jako że projektu doktorskiego nie dotyczy tylko badań sondażowych, ale też badań jakościowych, pomagają mi dodatkowo pytania badawcze. Czy użytkownicy są świadomi, że ich dane są wykorzystywane? Jaki jest poziom tej wiedzy? W jaki sposób świadomość internautów na temat wykorzystywania danych osobowych przez firmy komercyjne, instytucje państwowe lub badawcze przekłada się na strategię oporu? I tutaj chciałabym też na chwilę się zatrzymać nad tym pojęciem strategii oporu i co ja rozumiem jako pojęcie strategii oporu. Są to dla mnie po prostu różnego rodzaju techniki, które tuszują ślad cyfrowy. Tutaj pokażę Państwu przykłady dwóch rodzajów tych strategii oporu. Jedne to są podstawowe, drugie są bardziej zaawansowane. Te podstawowe to są na przykład czyszczenie historii przeglądania czy korzystanie z pseudonimów. Bardziej zaawansowane dotyczą potrzeby tego, że użytkownicy muszą znać lepiej niektóre aplikacje czy narzędzia. Po prostu ich wiedza techniczna musi być troszeczkę bardziej zaawansowana lub dotyczą one większego zaangażowania. I tutaj przykładami są na przykład zmienianie ustawień domyślnych w aplikacjach mobilnych. Po prostu musimy wiedzieć, gdzie i jak to zrobić. A z drugiej strony na przykład branie udziału w protestach, czyli poświęcanie swojego czasu na pokazanie tego, co nam się nie podoba. Przejdźmy teraz do najważniejszej części mojej prezentacji, czyli badań sondażowych. Użyłam techniki Computer Assisted Web Interview, aby sprawdzić poziom świadomości istnienia nadzoru w internecie i wiedzy w zakresie kompetencji cyfrowych. Dodatkowo chciałam uchwycić jak najwięcej przykładów strategii oporu. Dlatego właśnie zdecydowałam się na badania sondażowe. Kwestionariusz zawierał 26 pytań. Pytałam o sposoby korzystania z internetu, typy udostępnianych danych, rodzaje strategii oporu, czy też motywacje do tych działań. Próba to było 1000 stałych użytkowników internetu, przez to rozumiem osoby korzystające z niego minimum kilka razy dziennie. Próba była reprezentatywna, bazująca na takich informacjach jak płeć, wiek, wykształcenie czy wielkość miejscowości. Podsumowując, najważniejsze dla mnie było to, że grupa badana jest dostępna online i tak naprawdę to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o tę grupę badaną.
mogę uzyskać wysoką reprezentatywność próby i uchwycenie jak największej liczby różnych strategii oporu. Przejdźmy zatem do najciekawszej części mojej prezentacji, czyli wyników badań. Tak jak wspomniałam wcześniej, wiedza o zbieraniu danych w internecie rośnie. Jednak z moich badań wynika, że znacząca większość, aż 83% użytkowników nie ma wiedzy, do jakich celów używane są ich dane. Skoro nie wiedzą, do czego ich dane są wykorzystywane, to właściwie po co podejmować działania, które zmniejszają ilość udzielanych informacji? Co ciekawe, pomimo tego, że tylko 1% respondentów nie stosuje żadnych strategii oporu, aż 60% respondentów uważa, że świadomość wykorzystywania ich danych nie wpływa na ich zachowanie. To pokazuje, że moja hipoteza o tym, że świadomość nadzoru wpływa na zachowanie użytkowników, się nie potwierdza. Ta konstatacja doprowadziła mnie do próby scharakteryzowania grupy nadzoru. Znacząca większość, aż 72% osób, posiada średnie lub wyższe wykształcenie. Ponadto osoby po 55 roku życia stanowią największą grupę świadomych użytkowników. Nie znalazłam znaczących różnic ze względu na płeć ani miejsce zamieszkania. I tu dochodzimy do sedna mojej prezentacji, czyli próby odpowiedzi na pytanie, jaka jest różnica w sposobie unikania nadzoru przez te dwie grupy, świadomych i nieświadomych. Strategie wyszukane i wymagające znajomości narzędzi były używane częściej przez osoby deklarujące brak wpływu świadomości i inwigilacji na ich zachowanie. I to było dla mnie zaskoczeniem. To pokazuje, że stosowanie zaawansowanych strategii oporu nie zależy jedynie od świadomości inwigilacji. W tym momencie zaczęłam się zastanawiać, co tak naprawdę może być właśnie tym elementem różnicującym jakby podejmowanie decyzji, jeżeli chodzi o sposoby próby ochrony swojej prywatności przez użytkowników. W kolejnym kroku postanowiłam sprawdzić wpływ kompetencji cyfrowych na właśnie używanie różnych strategii oporu. I patrząc w ten sposób na dane, zauważyłam, że osoby z wyższymi kompetencjami cyfrowymi w większym stopniu używają bardziej zaawansowanych technicznie strategii, takich jak na przykład używanie adblocka, czy zmiana ustawień domyślnych lub używanie narzędzi takich jak VPN. Niektóre ze strategii oporu wymagają po prostu więcej wiedzy o dostępności różnych narzędzi czy aplikacji, właśnie czy też po prostu umiejętność zmieniania ustawień w danych narzędziach. Ale też były używane strategie, które są po prostu bardziej czasochłonne. Takie jak na przykład ustawianie celów i funkcji przetwarzania danych. Te strategie były też używane przez osoby, częściej przez osoby, które mówiły o tym, że posiadają wysokie kompetencje cyfrowe. Kończąc część z wynikami, chciałabym Państwu pokazać powody ograniczenia dzielenia się danymi. Tak jak Weronika wspomniała we wstępie, aż 55% osób mówiło o tym, że zgodziłoby się ze stwierdzeniem, że ich dane są wartościowe i powinni być za to wynagradzani. Wydaje nam się, że 55% to jest całkiem sporo, ale aż 84% zgodziło się ze stwierdzeniami, że nie chcą, aby ich dane były wykorzystywane przeciwko nim oraz chcą chronić swoją prywatność, wolność. Czyli tak naprawdę te motywacje są bardzo zróżnicowane i jakby ciekawe jest to, że właśnie motywacje ekonomiczne przychodzą nam jako pierwsze do głowy. Natomiast tutaj w tych motywacjach widać, że odniesienie się właśnie do tematów
prywatności czy wolności powoduje większą zgodę respondentów. Na koniec chciałabym Państwu pokazać wnioski. Po pierwsze, sama świadomość inwigilacji nie wpływa na stosowanie strategii oporu. Tak jak widzieliśmy, próbowałam zobaczyć, czy jak właśnie ta świadomość wpływa na strategię oporu i w jaki sposób też zróżnicowanie tych strategii oporu, a wyszło, że również ludzie nieświadomi wpływu nadzoru na ich zachowanie próbują go ograniczać, stosując często też zaawansowane strategie oporu. Po drugie, sama świadomość wpływu nadzoru na zachowanie nie wystarcza, żeby stosować bardziej zaawansowane strategie oporu. Czyli tutaj mówimy właśnie o tych kompetencjach cyfrowych, no potrzebne one są po prostu wyższe. Potrzebujemy większej wiedzy technicznej, jak coś poprzestawiać w ustawieniach. Potrzebujemy też znać lepiej świat cyfrowy, żeby wiedzieć, że różnego rodzaju narzędzia są dostępne. I też potrzebujemy po prostu nauczyć się czegoś, żeby zajmowało nam to mniej czasu, bo na początku niektóre kwestie są bardzo czasochłonne, a wystarczy je ustawić tylko raz i potem już można z tego korzystać. Po trzecie, wyniki badań potwierdzają tezę Hosse van Dijk o tym, że nie należy bezkrytycznie podchodzić do danych zbieranych o użytkownikach, ponieważ jak widzimy, znacząca większość używa różnych strategii oporu, co powoduje, że te dane nie odzwierciedlają całkowicie rzeczywistości i zachowań jednostek w internecie. Chciałabym jeszcze pokazać plany moich badań na przyszłość. Tak jak wspomniałam, badania sondażowe są tylko częścią. Drugą częścią będą badania jakościowe. I to chciałabym dosłownie w kilku słowach opowiedzieć o tych planach, ponieważ dla mnie najważniejsze jest zrozumienie motywacji stojących za używaniem tych strategii oporu, a było to bardzo trudne do uchwycenia w badaniach sondażowych, dlatego chciałabym przeprowadzić jeszcze badania jakościowe. Dodatkowo planuję skonfrontować deklaracje z rzeczywistym zachowaniem użytkowników, czyli na bazie podstawowych informacji, które zostaną mi udzielone w trakcie badań jakościowych, chciałabym sprawdzić, jakiego rodzaju dane będę w stanie właśnie zebrać o użytkownikach, czego nie boją się oni, jeżeli chodzi o dzielenie publiczne jakich informacji. I to są moje plany. Na koniec dosłownie chciałabym pokazać to, jakimi słowami respondenci opisują strategię oporu. Czyli strategia oporu to jest podejście, którego ja używam. Zapytałam się ich, jakby każdy miał szansę napisać własnymi słowami to, w jaki sposób próbuje chronić swoją prywatność. I ludzie pisali o tym, że właśnie ujawniam jak najmniej, unikam udostępniania, pilnuję się, uważam, co gdzie udostępniam, moje dane podaję jedynie zaufanym stronom, jestem bardziej ostrożna. To są słowa samych respondentów o tym, jak oni próbują chronić swoją prywatność w sieci. Dziękuję Państwu bardzo. Na koniec jeszcze pokażę bibliografię. Super, wielkie dzięki, Julia. Te wyniki są na pewno ciekawe i będą punktem wyjścia do naszej dalszej dyskusji, a ja o komentarz poproszę najpierw dr Annę Turner. Super, bardzo dziękuję. Pani Julio, czy możemy pokazywać slajdy jeszcze raz? Ja bym się odnosiła do konkretnych slajdów z komentarzami. Myślę, że to by też ułatwiło naszym gościom. Już sekundka.
Moglibyśmy wtedy wszyscy widzieć, co dokładnie komentuję. Dobra. Ponieważ ja już miałam szansę zapoznać się z tą prezentacją wcześniej i dlatego myślę, że będzie nam po prostu łatwiej komentować konkretne slajdy niż ogólnie hurtowo dzielić się tutaj moimi pomysłami, co jeszcze fajnego można z tych bardzo ciekawych badań wyciągnąć, mówiąc kolokwialnie. Chodźmy może do slajdu z teorią. Tak, czyli tutaj mamy nadzór w sieci i na te potrzeby przygotowała Pani teorię Michela Foucault, czyli teoria panoptykonu i teoria rządu myślności. Natomiast na kolejnym slajdzie, chodźmy do kolejnego slajdu, tak, tutaj mamy kapitalizm nadzoru i tutaj nam się łączą jakby dwie, łączą nam się tutaj dwie bardzo ciekawe koncepcje, na które chyba jeszcze nie zwrócono do tej pory uwagi, przynajmniej w polskiej literaturze ja czegoś takiego jeszcze nie zauważyłam. Książka Szuszany Zubow ma tytuł Kapitalizm inwigilacji. Aczkolwiek faktycznie tłumacz w tłumaczeniu książki stosuje także pojęcie kapitalizmu nadzoru. I pani też, może wróćmy do tego slajdu z Foucault, bo tam szczególnie to ostatnie zdanie bardzo dobrze oddaje to, do czego zmierzam, czyli świadomość bycia obserwowanym wpływa na zmianę zachowania. W tej definicji Foucault koncepcja panoptykonu odzwierciedlała taką sytuację, w której osoba nie jest pewna, czy jest obserwowana, ale wie, że w każdej chwili może być. Czyli tutaj ta świadomość bycia obserwowanym, dobrze byłoby to uszczegółowić, świadomość może potencjalnego bycia obserwowanym. I jakby tutaj sam ten fakt, że ja mogę być obserwowany, i Foucault się przecież tutaj odnosi do projektu więzienia, prawda, gdzie strażnika nie widać, tak właściwie nawet nie wiadomo, czy on tam jest. Ale wszystkie osoby, które pozostają w zamknięciu, wiedzą, że potencjalnie mogą być obserwowane. I teraz, która definicja nam to wyjaśnia? Nadzór czy inwigilacja? Jest to opis definicji inwigilacji, ponieważ czym się różni nadzór od inwigilacji? No, nadzór jest jawny, nadzór jest świadomym. O nim wiemy, że jest jakiś organ, który nas kontroluje. Natomiast inwigilacja, no, z założenia jest czymś ukrytym, czymś, o czym my nie wiemy. Także tutaj faktycznie w literaturze to się gdzieś stosuje wymiennie jako synonimy, ale według mnie to nie do końca są synonimy, właśnie dlatego, że nadzór jest jawny i my o nim wiemy, a inwigilacja jest to jednak, są to jednak działania, o których my nie wiemy. My wiemy, że one są możliwe i dlatego tak bardzo tutaj celnie opisał to Michel Foucault, odnosząc się do projektu więzienia bentanowskiego. To by było mój komentarz do tej części, że może warto by było jednak zwrócić na to uwagę, ponieważ wydaje mi się, że nikt jeszcze tego nie zrobił, że jednak to jest ta, może subtelna, ale jednak jest różnica pomiędzy nadzorem a inwigilacją. I brakuje mi w części teoretycznej to, czego właściwie dotyczy Pani badanie, bo o ile cała tutaj konceptualizacja i operacjonalizacja pojęcia właśnie inwigilacji czy nadzoru jest jak najbardziej potrzebna, to jednak Pani problem badawczy tyczy się zachowania użytkowników, prawda? Czyli czy my jako użytkownicy sieci dbamy o swoją prywatność, co dokładnie robimy, żeby tą prywatność chronić. I też jest bardzo fajna teoria w literaturze, którą trzeba byłoby tutaj dodać. Nazywa się ta teoria Protection Motivation Theory. Zgodnie z tą teorią, mówiąc oczywiście w dużym skrócie, użytkownicy są motywowani bądź też negatywnym doświadczeniem,
czyli coś ich złego spotkało w przeszłości, na przykład właśnie wiedzieli, że ich dane są monitorowane, lub przestraszyli się reklamą personalizowaną, że na przykład prowadzili rozmowę na dany temat, a za chwilę się okazało, że w telefonie pokazała im się reklama dokładnie tego produktu, o którym rozmawiali bezpośrednio, czy jakby nie, nawet nie w sieci, prawda? Lub jakieś historie związane z cyberprzestępstwem, na przykład kradzież osobowości, czy też na przykład kradzież pieniędzy z internetowego konta bankowego. Więc to jest jakby taka jedna główna motywacja w ramach tej teorii, a druga jest taka, że ludzie się obawiają tego, co się może wydarzyć. Czyli jakby to samo, co w pierwszej grupie, tylko tamtą grupę to już im się już to przytrafiło, a tej drugiej grupie jeszcze nie, ale wiedzą, że może. Więc jakby żeby się tutaj na wszelki wypadek przygotować, zaczną oni stosować konkretne tutaj działania w internecie. Więc to by była ta pierwsza część, którą myślę byłoby warto dodać do tej części teoretycznej. Też fajnie, żeby Pani pomyślała, a co z tymi, których ta prywatność nie bardzo jakby interesuje. Oni się nie martwią tym, że ich dane są wykorzystywane bez ich wiedzy. Bo przecież taka grupa też jest. I może warto tak coś jeszcze tutaj, może właśnie w tej kontynuacji badania jakościowego warto dopytać taką grupę, a dlaczego? W literaturze jest jakby opisane tutaj kilka czynników, które wpływają na to, że użytkownicy internetu nie interesują się kwestiami prywatności i tym, że ich dane są wykorzystywane bez ich wiedzy. Jest to niski status ekonomiczny, czyli wtedy, kiedy mówiąc kolokwialnie, człowiek się martwi tym, czy mu wystarczy do pierwszego, to tak nie do końca gdzieś tam ta potrzeba prywatności, która jednak jest wyżej w piramidzie Maslowa, jest czymś, czym on się po prostu martwi. Drugim takim ważnym czynnikiem jest wysokie zaufanie do instytucji. Czyli jeśli na przykład użytkownicy mają zaufanie do instytucji odpowiedzialnych za ochronę danych, tudzież do firm prywatnych, firm internetowych, wtedy faktycznie aż tak bardzo się nie martwią, bo po prostu uważają, że ich dane są bezpieczne, bo gdzieś ktoś się tym zajmuje. Kolejnym takim bardzo ważnym czynnikiem jest takie podejście, właściwie to ja nie mam nic do ukrycia. Nawet jeśli te dane gdzieś tam sobie, prawda, są przez kogoś zbierane, czy nawet przez rząd, no to co? No przecież nic takiego nie robię, więc na pewno nic mi nie grozi, tak? Więc okej, jestem tego świadomy, ale ja i tak nie mam tutaj nic do ukrycia. I ostatni taki czynnik opisany w literaturze to jest właśnie takie poczucie braku sprawczości, czyli tego, że no dobrze, no wiadomo, wiem, że moje dane są zbierane, ale przecież ja i tak nie mam na to żadnego wpływu, prawda? Czyli ten brak sprawczości, takiej beznadziejności, brak jakiegoś wpływu na to, co się dzieje z moimi danymi, też jest tutaj w literaturze dobrze empirycznie, co podkreślam, empirycznie opisany. Więc w tej kontynuacji badań jakościowych myślę, że warto byłoby pochylić się nad tą grupą, która mówi wszystko jest mi jedno, prawda? Czy coś się dzieje z tymi moimi danymi. Dobra, możemy teraz iść dalej. Chyba już przejdziemy, tak, właśnie tutaj, to jeszcze dalej. Tutaj wszystko było ok. W strategiach oporu, wróćmy do tych, o właśnie. Tutaj Pani sobie je podzieliła na ogólne, tak, i szczegółowe, o nie, podstawowe, tak, podstawowe i zaawansowane. Może jeszcze też Pani rozważy taki podział na pasywne i aktywne. To też występuje w literaturze. Na przykład, jaki jest przykład strategii oporu pasywnej? Sobie nawet tutaj je wypisałam, zaraz tylko muszę je znaleźć. Tak, na przykład, właśnie, publikuję mniej w internecie,
Nie wchodzę na podejrzane strony, ale też jest coś, co jest w literaturze opisane jako chilling effect. To też by mogła Pani sobie tutaj empirycznie potwierdzić, czy i u nas to występuje. Chilling effect polega na tym, że użytkownik jest świadomy tego, że no faktycznie te dane czy informacje, które są przekazywane przez tą osobę w internecie, czy podczas na przykład dyskusji na forum, czy za pomocą postów pod jakimś tematem w mediach społecznościowych, że te informacje mogą być gdzieś kiedyś wykorzystane w taki no nie do końca spodziewany sposób. I chilling effect polega na tym, że ludzie celowo unikają dyskusji na tak zwane sensitive topics, czyli na takie tematy wrażliwe, które według nich no, nie do końca jakby nie do końca są takimi tematami, za którymi nie idą jakieś poważniejsze konsekwencje. Więc ten chilling effect to byłby właśnie też taką pasywną strategią działania, tak zwane resilient strategies. No i pozostałe to byłyby oczywiście aktywne, czyli wiele z nich ma już Pani tutaj wypisanych. Ja bym jeszcze ewentualnie dodała kryptograficzne zasady kryptografii, które można stosować w e-mailach czy w SMS-ach, instalacje antyszpiegujących programów. To też byłyby jeszcze takie dosyć ważne. A dlaczego ważne? Dlatego, że one się pojawiają w kafeterii odpowiedzi w badaniach, które te pytania miały uwzględnione. Więc myślę, że ten podział nie tylko podstawowy i zaawansowany, ale właśnie pasywny, aktywny byłby tutaj bardzo ciekawy. No i tu jeszcze raz podkreślę tą rolę zaufania. Może właśnie też w pytaniach tych jakościowych Pani zapyta o to, czy jakie jest po prostu ich zaufanie do instytucji, które są według nich odpowiedzialne za to, żeby te dane były bezpieczne, bo to też często wychodziło w badaniach empirycznych, że faktycznie ludzie, u których to zaufanie było wysokie, jakby od razu jakby odpuszczali tą całą kwestię, nawet martwienia się o ich dane. Dobrze, możemy teraz przejść, tak myślę, do tych już konkretnych pytań, szczególnie do tego pierwszego, czyli do wyników. O, i teraz tak, grupa liczyła 1000 osób, tak? O ile pamiętam? Tak. I tutaj mam taki mały zgrzyt. Czy wiesz, do jakich celów wykorzystywane są Twoje dane przez firmy? Bo tutaj pytamy już, to już jest takie bardziej zaawansowane pytanie. Pani pytanie badawcze brzmiało, czy użytkownicy są świadomi, że ich dane są wykorzystywane do różnych celów, a tutaj piszemy, a to pytanie brzmi, do jakich celów? Więc założenie było takie, żeby zrozumieć, czy w ogóle użytkownicy wiedzą, że ich dane są wykorzystywane. Bo to jest troszkę inna sprawa niż to, czy wiedzą, do jakich celów. I właśnie bardzo to było ładnie napisane w pytaniu badawczym, a tutaj to, co widzę, nie wiem, czy to jest dokładnie to pytanie, które zostało zadane, ono jest jakby trochę inne, bo jeśli ktoś nie wie w ogóle, że jego dane są wykorzystywane, to trudno też, żeby wiedział, do jakich celów. Więc tutaj metodologicznie ja bym jednak najpierw zapytała, czy w ogóle są świadomi tego, że ich dane są wykorzystywane przez inne firmy. Ale okej, no załóżmy, że tu sprawdzamy, jakby, że taki był Pani zamysł i tylko 17% powiedziało nam, że tak, czyli to nam daje 170 osób z tysiąca, które wzięły udział w badaniu, prawda? Więc teraz jak przejdziemy sobie do tego kolejnego pytania, to jeśli ono widzi Pani, w jaki sposób ono jest zadane, czy to, że wiesz, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane, wpływa na Twoje zachowanie w internecie, ale tylko 170 osób Pani powiedziało, że oni wiedzą, w jaki sposób. Więc jeśli to pytanie było zadane całej grupie, no to 83% Pani powiedziało, że oni nie wiedzą, jak są ich dane, że nie wiedzą, do jakich celów są wykorzystywane ich dane, więc to pytanie jest tak trochę, nie bardzo mi się jakby łączy z tym pierwszym, bo to pytanie by miało sens, gdyby je Pani zadała tym, którzy by odpowiedzieli tak, wiem, do jakich celów moje dane zostały wykorzystane,
No i następne pytanie, ok, to w takim razie, czy to jakoś wpływa na Twoje zachowanie w internecie? Natomiast tutaj metodologicznie nie jestem pewna, czy to nam się spina, dlatego że tylko 170 osób Pani powiedziało, że wie, do jakich celów są wykorzystywane ich dane. I na przykład podobnie pytał o problem akurat inwigilacji Eurobarometer, chyba w roku 2015 było takie badanie zadane użytkownikom krajów z Unii Europejskiej, czy słyszałeś o programach szpiegujących stosowanych przez rządy do szpiegowania użytkowników w sieci. I tam właśnie było to zrobione w taki sposób, że ci, którzy powiedzieli, że słyszeli, to w kolejnym pytaniu już tylko tej grupie, która słyszała o programach szpiegujących stosowanych przez rządy, już tylko ich zapytano, czy w takim razie to wpłynęło na Twoje zaufanie do instytucji, tak? Na Twoje zaufanie do rządu. Natomiast tutaj właśnie mamy, dla mnie to jest taki dosyć poważny rozdźwięk metodologiczny. Jeśli oczywiście te pytania były zadane dokładnie tak, jak je tutaj widzimy na slajdzie. Możemy iść dalej, jeszcze do następnego. Tak, i teraz, no właśnie, charakterystyka świadomych nadzorów, czyli rozumiem, że za świadomych nadzorów bierze Pani tych, którzy odpowiedzieli, wiem, do jakich celów są wykorzystywane moje dane, czyli znowu, czy to jest ta demografia grupy 170 osób, prawda? Bo pozostali powiedzieli, że oni nie wiedzą. Pewnie nie, pewnie to jest tutaj, cała grupa jest tutaj zbadana, ale znów, no, nie, gdyby chcieć pokazać charakterystykę świadomych nadzoru, to ten slajd powinien pokazywać charakterystykę 170 osób, które Pani odpowiedziały, że wiedzą o tym, do jakich celów są wykorzystywane ich dane. Więc to też trzeba tak bardzo tutaj uważnie patrzeć, o co się pyta i kto nam jak odpowiedział i jakie później mamy dla nich pytania. Zobaczmy jeszcze na kolejny slajd. No właśnie, no i rozumiem, że tu już pewnie idziemy cały czas całą grupą, a cały czas jakby pokazuje Pani te slajdy w taki sposób, jakby to byli ci, którzy są świadomi, czyli jednak te 170 osób z 1000. I jeszcze dalej, chyba już tyle, tak? A nie, wysokie kompetencje cyfrowe, a sposoby podobnie, tak? I jeszcze chodźmy dalej. Tak, tutaj jest też bardzo ciekawa rzecz. I tutaj fajnie nam też empiria się łączy z teorią. Podkreślała Pani, że najwięcej osób powiedziało, uważam, że mam prawo do prywatności, wolności, dlaczego nam tutaj pasuje taka koncepcja, która się nazywa privacy paradox, o której też właśnie Van Dijk pisał, że jakby tutaj te dane sondażowe nie do końca się pokrywają z tym, co jakby wychodzi później z zachowań w internecie. Dlaczego tak jest, że ludzie czy użytkownicy internetu, dla których prywatność jest bardzo ważna, później jakby no nie zwracają za bardzo uwagi na to, co się z tymi danymi dzieje i dochodzi do tego właśnie paradoksu, który w literaturze jest opisany jako privacy paradoks. To odwołam się tutaj do badań, na której Pani się powoływała na jednym ze slajdów przeprowadzonych w 2016 roku przez IAB Polska. I tutaj mamy tak, gdzie to tutaj sobie wypisałam? Tam respondentów zapytano o to, czy wolą, aby treści i reklamy, które są im pokazywane w internecie, były do nich dopasowane, czy nie. I no, bardzo dużo, bo aż 39% odpowiedziało, że bo oni jednak bardziej, o wiele bardziej wolą, żeby treści i reklamy były do nich dopasowane, a zaledwie 19% powiedziało, że nie. Druga tutaj koncepcja w takim bardzo fajnym artykule Rethinking Surveillance, była cała grupa naukowców pod przewodnictwem Zygmunta Baumana, oni zdefiniowali w tym artykule trzy czynniki, które różnicują użytkowników pod względem tego właśnie, że tutaj jakby mogą iść na kompromis, jeśli idzie o prywatność. I te trzy czynniki to fun, fear i familiarity. Fun, czyli
mówiąc krótko, dostajemy coś w zamian. Może to być właśnie dostęp do mediów społecznościowych, czyli dostęp do mojej grupy, ale też na przykład kupony, oferty i tak dalej. Więc jeśli jest to jakaś transakcja, to wtedy nie mamy problemu z tym, żebym podzielił się moimi danymi. FIL to tutaj wchodzi nam druga grupa użytkowników, którzy są bardzo wrażliwi na punkcie własnego bezpieczeństwa. Bardzo tutaj ciekawy eksperyment zrobiło Pew Research ze Stanów, agencja badawcza ze Stanów Zjednoczonych. Zadali bardzo podobne pytanie grupie użytkowników. Pierwsze, czy przeszkadza ci to, że rządy bez twojej wiedzy będą monitorować twoje dane w internecie? Dajmy na to 40% osób odpowiedziało, że tak, będzie im to bardzo przeszkadzać. A drugie pytanie, czy przeszkadza ci to, że rządy będą monitorować twoje dane w internecie dla bezpieczeństwa narodowego? Czyli żeby zapewnić wam bezpieczeństwo, musimy monitorować wasze dane w internecie. I tutaj chyba aż o 12 punktów procentowych było większe poparcie. Czyli jeśli się dodawało tą większe poparcie dla inwigilacji, czyli jeśli się dodawało tą końcówkę dla twojego bezpieczeństwa, to nagle to pozwolenie, ta akceptacja na wykorzystywanie danych przez rządy bez mojej zgody i wiedzy była o wiele wyższa. Więc tutaj to nam się jakby fajnie łączy z tym drugim czynnikiem fear z artykułu i trzecim familiarity, czyli po prostu jest to coś, co już jest obecne, niejako pogodziliśmy się z tym, że prywatność już jest właściwie poza naszym zasięgiem i w internecie, który powoli staje się taką instytucją totalną w goffmanowskim tego słowa znaczeniu, no właściwie już tutaj nie ma czego zbierać. Więc też byłoby ciekawe, żeby w tej dogrywce, którą pani planuje w tych badaniach jakościowych, właśnie też o te czynniki dopytać, bo jakby ten pierwszy rzut, czy jest dla pani ważna prywatność w sieci, no tak, oczywiście, że jest, chyba że i wtedy mamy właśnie te pozostałe czynniki, dostaję coś w zamian, to dla mojego bezpieczeństwa, czy po prostu właśnie nie zwracam zupełnie nawet uwagi na prywatność. I chyba, zobaczmy jeszcze, co tam jest dalej. Tak, wnioski. Tak, to tutaj właściwie we wnioskach to tylko bym dodała, tylko bym właściwie przypomniała, że tak, sama świadomość inwigilacji to będzie właśnie ten privacy paradox i że dane nie odzwierciedlają całkowicie rzeczywistości pozacyfrowej, to tutaj ta koncepcja właśnie, że nawet jeśli na tym poziomie deklaracyjności, a badania sondażowe to właśnie badają, nawet jeśli tutaj nam wyjdzie, że tak, faktycznie ludzie się martwią o swoje dane i o swoją prywatność i wiemy, że tak jest, to później jednak jak się już dopyta i wejdzie głębiej, to się okazuje, że właśnie albo jest to brak umiejętności cyfrowych, albo jest to właśnie poczucie braku sprawczości, no albo właśnie te trzy czynniki, które wymieniłam. Natomiast takim moim największą moją obawą jest właśnie to, że w tej pierwszej grupie tylko 170 osób pani odpowiedziało, że wiedzą, do jakich celów są wykorzystywane dane, a późniejsze pytania jakby były zadawane całej grupie, mimo tego, że tylko 17% powiedziało twierdząco i de facto te pozostałe pytania, tu widzieliśmy kilka, prawda? Napisała pani, że w kwestionariuszu jest 26, ale generalnie to pierwsze pytanie już nam jakoś dzieli grupę badawczą, prawda? Na tych, którzy wiedzą i na tych, którzy nie wiedzą. I niejako aż by się prosiło przygotować inny kwestionariusz dla tych, którzy wiedzą i dla tych, którzy nie wiedzą, więc to byłoby dla mnie tutaj taki główny komentarz. A poza tym dziękuję za przygotowanie takiego badania, zajęcie się tą tematyką, ponieważ jest to coś bardzo potrzebnego. Im więcej wiemy na ten temat, tym lepiej. Także tyle ode mnie. Dziękuję i oddaję głos drugiemu komentującemu. Super, wielkie dzięki. Michał, ja również oddaję Tobie głos i chciałabym, żebyśmy pod Twoim komentarzu zrobili sobie właśnie taką serię pytań, odpowiedzi i poruszyli kwestie, które tutaj zostały omówione. Ja też wszystkich zachęcam do zadawania pytań w Q&A. Widzę, że już takie pierwsze pytania się pojawiły. Także czekamy na kolejne i omówimy to sobie już po komentarzu Michała.
Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dzięki Julia za super badanie, super potrzebne i bardzo ciekawe. Ja w swoim komentarzu właściwie mam takie trzy uwagi. Jedna to jest uwaga natury filozoficznej, więc wejdę trochę nie na swoje podwórko, a następnie dwie uwagi metodologiczne. Skoro doktor Derner użyła tej, jak odniosła się do tej pierwszej koncepcji Foucaultowskiej, tej trochę starszej, jest nadzorować i karać dotyczącej panoptykonu, to może ja się pochylę nad tą koncepcją dotyczącą rządomyślności, którą Julia mówi, że bardziej w ogóle pasuje do tego obrazu, który się wyłania z twojego badania. I ta moja uwaga jest właściwie takim pytaniem może do ciebie skierowanym, na ile, bo tak jak ja pamiętam z czytania tych narodzin biopolityki, z tych wykładów Collège de France Foucaultowski z lat 70., jak on tworzył to pojęcie gouvernementalité, czyli to właśnie jak to Rasiński tłumaczył na rządomyślność, później Herer to przetłumaczył na urządzanie, co jest chyba bardziej trafnym przełożeniem tego, co Foucault miał na myśli, no to ta koncepcja była bardzo silnie zakorzeniona w systemie polityczno-ekonomicznym liberalizmu niemieckiego i brytyjskiego, jak to Foucault opisywał. I się zastanawiam, na ile to można w ogóle tak zoperacjonalizować w świecie już coraz bardziej poliberalnym. Na ile to jeszcze ma jakąkolwiek aktualność, skoro ten system władzowiedzy, rządomyślności odnosił się, jeśli już do jakiegoś aktora, to aktora państwowego, tak? Czyli tutaj w większości tak mówiło się takim językiem racji stanu, tego na ile to państwo liberalne jest takim państwem samoograniczającym się, prawda? Tam było bardzo dużo o tym, o laissez-faireizmie jako maksymie, tam cytował tego Waldorfa, żeby tam nie budzić śpiących psów, prawda? Takie różne maksymy tam były poruszane, więc się na tyle zastanawiam, na ile w tym poliberalnym świecie, który zaczyna raczej, gdzie jakby siły są bardziej sprawcze, jeśli chodzi o urządzanie tej prywatności. No, przepraszam, że ja ci wejdę w słowo. Zastanawiam się, na ile, wiecie, w takim świecie, który jest urządzany głównie przez korporacje, a te państwa ma coraz mniej do mówienia, na ile ta koncepcja się jest jeszcze aktualna i na ile jest trafna, skoro to nasze państwo czy państwa starają się właśnie regulować więcej tą sferę prywatności w sieci poprzez GDPR czy i privacy i tak dalej, jak te relacje sił się zupełnie odwróciły, na ile ta koncepcja wymaga jakiejś aktualizacji. W ogóle wydaje mi się, że to jest, że w ogóle sięgasz po tego Foucaulta, tutaj bardzo ciekawe, odważne i fajne, ale bym to raczej używał jako takiego bardzo wstępnego drogowskazu, może teoretycznego, a schodząc jakby już poziom niżej, to zastanawiam się, na ile ta twoja praca wchodzi w dyskusję z tym, co jest już w literaturze powiedziane na temat prywatności. Tak jak widzę tylko na razie urywki, tak, no bo to widziałem tylko tą prezentację, nie widziałem twoich tekstów, no to widzę, że ty się sytuujesz na tle literatury, wypełniając taką lukę badawczą, bo w literaturze mało się mówi o motywacjach użytkowników i mało się mówi o tych konkretnych strategiach, raczej literatura się koncentruje na stosunku do prywatności. Tak jak te badania, które pani doktor wymieniła w Eurobarometru, to tam jest dużo właśnie o tym, czy użytkownicy uważają, że mają kontrolę nad swoimi danymi, a później czy się tym przejmują, jeżeli tej kontroli nie mają. Tam jest właśnie tak to skonstruowane, że właśnie się najpierw się pyta, czy się ma kontrolę, a później się tą grupę, która nie ma kontroli, się pyta, więc to właśnie jest ta uwaga metodologiczna też wydaje mi się bardzo trafna z tymi podgrupami, może
kolejnym badaniu użyć tego jako pytania w ogóle rekrutującego do badania, jeżeli mało osób ci tam wpadało do tej twojej głównej grupy. Więc perspektywa badawcza jest moim zdaniem bardzo ciekawa, ale należałoby wejść w jakiś dialog z literaturą. Szczególnie, że w literaturze funkcjonuje kilka takich ugruntowanych indeksów, takich baterii testów psychometrycznych, które starają się zbadać podejście do prywatności użytkowników na różnych wymiarach. Z tych takich właśnie interesujących dla ciebie, no to są właśnie te wymiary dotyczące privacy awareness, czyli tego, na ile użytkownicy są świadomi, jakie mechanizmy mogą stosować, żeby w tej sieci się ukryć. I ich jest kilka. Wydaje mi się, że takim najpopularniejszym to jest ten drugi, Malhotry, który jest tam coraz bardziej aktualizowany, czy tak dopasowywany do różnych kontekstów, czy jak się tam nie bada prywatność w kontekście IoT, to się troszeczkę inaczej te pytania zadaje, jak w kontekście w jakichś aplikacji internetowych, to trochę inaczej, ale jakby ogólny korpus pytań jest ten sam. I to jest, są takie wnioski płynące z takich no, guru, jeśli chodzi o badanie prywatności, jak Acquisti czy Kokolakis, Gerber, którzy mówią, że tych badania dotyczące stosunku do prywatności użytkowników przynoszą od lat bardzo skrajnie różne wyniki. I tak, jeżeli by pokusić się o jakoś taki ogólny wniosek tych badaczy, no to jest taki, że te badania bardzo ściśle zależą od kontekstu, od sposobu zadawania pytań, więc ich rekomendacją jest to, żeby nie mnożyć metodologii badawczych. Więc jeżeli tworzymy jakieś nowe kwestionariusze, to trzeba by dobrze uzasadnić dlaczego. No i myślę, że jakby twoim uzasadnieniem pewnie mogłoby być to, że właśnie to się patrzy bardziej na te motywacje niż stosunki, tak, ale trzeba by to gdzieś tak wyartykułować, że nie próbujesz badać tego samego, co inni kolejnymi nowymi metodami, tylko raczej wchodzisz na nowy obszar badawczy i dlaczego warto właśnie badać te motywacje i strategie, a nie stosunek do prywatności ogólnie. Więc to bym polecał, żeby jeżeli tego nie ma już w twoich artykułach, to żeby to pewnie jakoś tam umieścić. I tutaj też jeszcze cię odsyłam, jeżeli nie natknęłaś się, to tam parę lat temu Barw z paroma autorami stworzyli taki przegląd literatury dotyczący tego Information Privacy Awareness, gdzie pokazane są takie no, ciekawe luki badawcze i w ogóle podsumowane badania dotyczące właśnie tego kierunku badawczego. Jeśli chodzi jeszcze o usytuowanie na tle literatury, to zastanawiałem się, na ile, to też pani doktor podrzuciła, tak, na ile za tym brakiem motywacji do tego oporu, czy nie należałoby tam dorzucić właśnie takiego braku sprawczości, czy braku kontroli, braku wpływu. Tutaj wydaje mi się, że jakoś pomocna jest ta koncepcja rezygnacji cyfrowej, czyli właśnie takiego poczucia, że wprawdzie możemy uważać, że jesteśmy zaniepokojeni tym, że nie mamy kontroli nad naszymi danymi, ale no właśnie, coś możemy zrobić, tak jakby ten system jest tak ustawiony, że użytkownik ma mało sprawczość w tym systemie, więc po prostu się na to godzi, tak? Czyli to byłoby pod prąd tej teorii, od której wyszłaś Foucaultowskiej, że to nie chodzi o to, że my mamy po prostu taką wewnętrznioną kontrolę i uważamy, że chcemy być tymi trybikami, nawet tego nie czujemy, tylko raczej po prostu robimy to, bo trochę nie mamy wyjścia, tak? Czy uważamy, że nasz opór na nic się nie zda, nie mamy jakiegoś alternatywnego tutaj systemu, albo on wymaga jakichś dużych nakładów, żeby jakoś inaczej funkcjonować w tym świecie cyfrowym.
czyli same kompetencje, ale nawet same takie poczucie rezygnacji. Okej, dobra, to była ta pierwsza moja taka uwaga, czyli zakorzenienie tego całego badania w ogromnej literaturze dotyczącej prywatności, bo to zawsze wszyscy recenzenci będą się do tego czepiać. Ja ostatnio nawet sprawdziłem w Scopusie, jak wygląda w tej mojej działce, czyli ekonomii, podejście do badania prywatności i ten jakby odsetek badań, które zawierają jakieś odniesienia do prywatności, wzrósł dwukrotnie w ciągu ostatnich paru lat, więc kiedy że tego jakby absolutnie to rośnie, to jeszcze w relacji w ogóle w samej dyscyplinie to się staje coraz istotniejsze, nie? Więc pewnie w socjologii, no ciekawe jak to jest w socjologii. Okej, dobra, więc to jest ta pierwsza uwaga, a druga uwaga to jest o samą naturę takich badań, gdzie pytamy użytkowników o kwestie związane z prywatnością i takim dużym niebezpieczeństwem, jakie się tutaj kryje, są różne bajasy, jak to się, czy uprzedzenia, czy jakieś tutaj właśnie pojęcie z psychologii behawioralnej. No i takim dużym zagrożeniem, jakie stoi przed nami, jak pytamy o stosunek do prywatności, no to jest to, że respondenci, jak słyszą odpowiednio skonstruowane pytania albo nawet wstępy do tych badań, do tych ankiet, to zaczynają zupełnie inaczej odpowiadać. Jest takie ciekawe badanie, już bardzo stare, Brownsteina i kolegów, w którym oni sprawdzali, jak sformułowanie w ankiecie wpływa na to, jak użytkownicy relacjonują, jak bardzo dzielą się swoimi danymi w sieci. Były takie trzy wstępy. Jeden był taki zupełnie neutralny, gdzie twierdzono, że badanie będzie dotyczyło wagi różnych informacji w sieci na życie codzienne. W drugim pojawiało się już prywatność i coś o privacy sensitive informacjach, a w trzecim pojawiały się już takie bardzo nacechowane sformułowania, jak tutaj phishing, fraud, privacy sensitive common targets of phishers i tak dalej, i tak dalej. I sprawdzono, jak na trzech różnych grupach respondentów, jak ci użytkownicy twierdzą, że dzielą się danymi w sieci. No i się okazało, że kontrolując te wszystkie podstawowe cechy tych respondentów przy użyciu w modelu Mixed Linear Model, wyszło na to, że były bardzo duże różnice, jeśli chodzi, istotne statystycznie, jeśli chodzi o to, jak ci użytkownicy deklarowali, że dzielą się informacjami w sieci. Więc pewnie warto zwrócić uwagę, bo nie widziałem tego kwestionariusza. Bardzo jestem ciekaw, jak wygląda, bo po pytaniach patrząc, to one wyglądają dość neutralnie. I z tego, co zrozumiałem, to właśnie to, że ty mówisz o jakichś strategiach oporu, to jest coś, co jest post factum jakby dodane, a tutaj jest bardziej właśnie takim neutralnym językiem, ale bardzo już samo to, że jest się badaczem akademickim, może sprawić to, że ludzie będą twierdzili, że używają różnych narzędzi i tak dalej. I to jest takie moje podejrzenie, że tak może być, bo bardzo mnie zaciekawiło tam w tych danych, jak pytałaś o te konkretne strategie, że tam wyglądało na to, że nie mam konkretnych liczb, ale wyglądało, że tak około 10% albo więcej używa Tora, tak? No i tak sobie zajrzałem na dane oficjalne torowskie i tam też dane szacunkowe, ale według Tora w tym okresie, więc zbierałaś dane, to wyglądało na to, że tych użytkowników dziennie, którzy się łączą, to tam jest max 30 tysięcy. Były takie okresy, że było ich więcej tam ileś lat temu, ale to raczej były takie botnety, a nie prawdziwi użytkownicy. Tak się uważa. No i jeżeli by to było 10% z naszych użytkowników internetu, który jest około tam 30 milionów szacunkowo, no to byłoby tak 3 miliony, a tutaj biorąc to za reprezentatywną daną, no to by było 30 tysięcy, dobra, bo tutaj są dane dzienne, tak? No powiedzmy, że tutaj tych 30 tysięcy dziennie, no to niech ich będzie nawet 10 razy tyle, tak?
300 tysięcy, to i tak jest tutaj pewien mismatch. No i skąd on się bierze, tak? No jeżeli ta próba jest reprezentatywna, no to bym raczej strzelał, że to chodzi o to, że ktoś, nie wiem, aspiruje do tego, żeby w ogóle tego używać, albo myli to, że o tym słyszał i chciałby z tym, że tego tak naprawdę, z tego tak naprawdę korzysta. No, tak samo jak ten VPN, który jest tutaj w 40%, tak, uważany, że, czy deklarowany, że jest używany. Więc to gdzieś pewnie powinno być tutaj jako taki disclaimer wpisane i też bardzo mocno wzmacnia twoje przyszłe badanie, które będzie już na tych ujawnionych działaniach użytkowników i wydaje mi się, że to jest bardzo fajny model, gdzie możesz właśnie zacząć od tych deklaracji, od tych preferencji deklarowanych, a później powiedzieć o faktycznych wyborach użytkowników. Więc to jest, myślę, fajnie się to składa w tej pracy doktorskiej. Okej, okay, to jest ta moja druga uwaga metodologiczna i na tym bym zakończył i jestem bardzo ciekaw dyskusji i jeszcze raz dzięki za to badanie. Super, Michał, ja Ci bardzo dziękuję za komentarz. Ja bym chciała, żebyśmy do tych uwag i metodologicznych, i teoretycznych dorzucili jeszcze dwa pytania, które się pojawiają na naszym Q&A-u. Pierwsze dotyczy w ogóle samego pojęcia prywatności. Jak definiować prywatność i czy jest jakieś takie pojęcie, które jest szczególnie, czy taka definicja, która jest szczególnie często używana? A drugie pytanie dotyczy samych strategii oporu. Czy całkowita rezygnacja z pewnych usług, na przykład korzystania z określonej wyszukiwarki, tudzież określonej poczty, też za taką strategię oporu jest uznawana i czemu nie została w tych strategiach oporu uwzględniona? Julia, ja bym Cię poprosiła o krótką odpowiedź na te wszystkie wątki, które się pojawiły. Oczywiście nie uda się uwzględnić wszystkich tematów, ale chociaż pokrótce się do tego odnieść, proszę. A potem chciałabym, żebyśmy sobie zrobili taką krótką sesję podsumowującą, bo jest już po 19 i zakładam, że osoby, które nas oglądają, ale także sami prelegenci pewnie coraz częściej myślą o kolacji. Ja przynajmniej myślę. Dobra, postaram się szybko. Więc po pierwsze, to dziękuję bardzo za wszystkie dodatki literaturowe, pojęciowe, inne spojrzenia. Zdecydowanie jest mi to bardzo potrzebne, bo tak jak internet jest gigantyczny, tak też literatura odnosząca się właśnie do kwestii prywatności, nadzoru i tak naprawdę też właśnie tak jak Michał wspomniałeś, kwestia tego, czy mówimy o aktorach państwowych, o instytucjach badawczych, czy o korporacjach, to zdecydowanie zmienia jakby też zakres właśnie tych badań. Chciałabym tylko wspomnieć, że te badania, które właśnie przedstawiłam, to były takie wstępne badania i ja też zaaplikowałam o grant do NCN-u na jakby takie po prostu środki, fundusze na większe badania, które już byłyby zdecydowanie bardziej jakby takie skonkretyzowane, no tak? Bo te badania były takim wstępem, powiedziałabym, do właśnie tego mojego projektu badawczego. I tak jak Michał powiedział, właśnie ja też zauważyłam tę lukę, jeżeli chodzi o motywację i o to właśnie, co sami użytkownicy, jakby z czego wynikają te zachowania samych użytkowników. I właśnie tak naprawdę to najbardziej mnie interesuje, a jeżeli chodzi o badania sondażowe, jest to ciężkie w uchwyceniu, więc zdecydowanie to jest rzecz, którą chcę kontynuować i zobaczyć, co z tego wyniknie. Tak jak dr Turner wspomniała, to zdecydowanie jeżeli chodzi o metodologię i o kolejność pytań, to
to tam w tym moim kwestionariuszu były te założenia właśnie, że niektóre pytania odnoszą się tylko do niecałej grupy, ale tu muszę wrócić do tego i jeszcze to porządnie uporządkować. Więc dziękuję za tę uwagę. A odnośnie tych strategii oporu, to tak, to jest termin, którego ja używam, on się w kwestionariuszu w ogóle nie pojawia. Raczej tam pytam po prostu o zachowania w internecie i pytam właśnie się, jak często korzystano z danych możliwości, czyli na przykład, nie wiem, czy używałeś właśnie wyszukiwarki takiej jak DuckDuckGo, tak? I tam opcje są często, albo od czasu do czasu, albo w ogóle. No i oczywiście też dałam pole do wpisywania jakby różnych innych strategii, które użytkownicy mogliby podjąć, jednak oni nie skorzystali z tej opcji, jak to w badaniach sondażowych bywa. Ale odnosząc się do tego pytania o strategię właśnie niewykorzystywania pewnych mediów, to ja to troszeczkę odwróciłam, żeby też było po prostu łatwiej to uchwycić w takim pytaniu w badaniach sondażowych. To pytałam właśnie na przykład o to, czy ktoś używa tego rodzaju innych wyszukiwarek, na przykład niż Google, czyli DuckDuckGo, tak? Podawałam konkretne przykłady, żeby było łatwiej użytkownikom się do tego odnieść, a też założyłam, że jeżeli ktoś jest świadomy w ogóle istnienia innego rodzaju narzędzi, to będzie też wiedział o co chodzi, tak? Że to było takie założenie, że jeżeli osoba jest na tyle świadoma właśnie, że wie, że istnieją inne wyszukiwarki czy inne przeglądarki, to będzie znała te przykłady takie najbardziej popularne z alternatywnych rozwiązań. Szczerze mówiąc, jeszcze ta kwestia właśnie takiego zaufania i tego, że właśnie wpływ na motywację może mieć zaufanie albo też poczucie takiej bezradności, bezsilności. I to jest rzecz, o której ja zdecydowanie byłam świadoma, tworząc kwestionariusz, tylko starałam się to jakoś zawrzeć w tych pytaniach, tylko jednak to było bardzo trudne. Ja próbowałam tę motywację, tak jak pokazałam właśnie na tym ostatnim slajdzie z wynikami, jakby podać przykłady tych podejść, z którymi ci użytkownicy mogą się zgadzać lub nie, ale oczywiście właśnie dlatego potrzebna mi jest ta część badań jakościowych, żeby móc dopytać i dopatrzeć, szczególnie, że też były przeprowadzane różne badania odnośnie na przykład kompetencji cyfrowych, które właśnie pokazują, że na poziomie deklaracji to te kompetencje cyfrowe są bardzo wysokie, natomiast jak właśnie już się popatrzymy na realne jakieś działania, to niekoniecznie. Dlatego oczywiście to jest znowu kwestia taka, że najchętniej to bym chciała po prostu, żeby ktoś nagrał mi zrzut ze swojego ekranu, jak używa internetu, ale wracając do tematyki prywatności i tego, jak chętnie dzieliły się danymi o sobie, może to nie być takie proste. Dlatego pomyślałam, że właśnie konfrontowanie już samej zebranie samych informacji, które są publicznie dostępne o danej osobie, może być ciekawe w odniesieniu właśnie do już nie tylko deklaracji, ale faktycznego działania na rzecz swojej prywatności,
A odnosząc się właśnie do definicji prywatności, to ja też jakby nie używałam tego pojęcia w kwestionariuszu. Właśnie starałam się bardziej oprzeć na konkretnych działaniach i pytać o konkretne, nie wiem, narzędzia, czy o konkretne właśnie aktywności w sieci, które są podejmowane przez użytkowników, a nie o takie teoretyczne poziomy, jeżeli chodzi właśnie o deklaracje. I jeszcze raz dziękuję bardzo za wszystkie uwagi, są super cenne. Super. Julia, też Ci bardzo dziękuję. Pojawiają się tutaj kolejne i uwagi, i pytania na naszym Q&A-u. Jedna to taka wskazówka metodologiczna, żeby skorzystać z wywiadów epizodycznych, a drugie jest pytanie o to, jak można opisać relacje pomiędzy ekonomicznymi a ideowymi motywacjami oporu. Ja bym chciała, żebyśmy do tych pytań też nawiązali w takiej rundzie podsumowującej. Chciałabym Wam jednocześnie bardzo podziękować za te wszystkie uwagi, prezentacje i mam absolutne przekonanie, że to dzisiejsze spotkanie jest taką skarbnicą wiedzy nie tylko dla badaczy i teoretyków prywatności, ale też dla nas, użytkowników internetu, którzy chcą tej swojej prywatności w cyfrowej przestrzeni bardziej i skuteczniej strzec. I chciałabym Was się zapytać na koniec, ponieważ nasz format, nasze seminaria są skierowane do studentów studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich. Chciałam Was zapytać o to, po jakie tematy i metodologie jeszcze byście sięgnęli, badając właśnie kwestie prywatności i nadzoru. I tą rundą pytań zakończymy sobie nasze spotkanie. Może Ciebie, Anno, poproszę pierwszą o komentarz. Dobrze, to zacznę może od Twojego ostatniego pytania, czyli jak metodologicznie można by badać te tematy. Na przykład w Instytucie Filozofii i socjologii, gdzie pracuję, prowadziliśmy takie badania dwuletnie, sprawdzaliśmy zainteresowanie tematyką inwigilacji i prywatności, korzystając z wyszukiwarki Google w 116 krajach i badaliśmy co miesiąc, jest to najmniejsza jednostka czasowa, jaką można w narzędziach Google uzyskać i po prostu badaliśmy co miesiąc, jak wygląda zainteresowanie dokładnie 7 wybranymi przez nas tematami, więc jakie tutaj są zalety, jeśli idzie o dane internetowe, a jakie są wady akurat w tym przypadku, czyli w przypadku takiego projektu badawczego, który bada prywatność i inwigilację. No, wady są takie, że korzystamy z narzędzi, które nie zostały stworzone do wykorzystywania w naukach społecznych, tylko zostały stworzone po to, żeby dobrze działać w warunkach marketingu internetowego. Więc oczywiście odpada nam tutaj cała kwestia reprezentatywności. Nie wiemy, kto korzysta z wyszukiwarki, czy Google wie, ale takich danych nam nie udostępnia. Właściwie wszystko, co wiemy, to są dane zagregowane na poziomie kraju. No, plus jest taki, że one są podzielone na województwa, na miasta, jeśli chcemy oczywiście, możemy sobie je tak uszczegółowić. Ale właściwie to jest tyle, więc tylko wiemy, jak często ludzie wyszukują danego słowa, danego tematu i gdzie. Natomiast jest to oczywiście ten duży minus metodologiczny, stąd może też takie podejście ostrożne, jeśli idzie o wykorzystywanie ich w naukach społecznych, tego typu danych, a plusy są takie, że właśnie nie są to deklaracje, tylko już konkretnie wiemy, że ktoś, kto z jakiegoś powodu, też nie wiemy, oczywiście nie znamy tutaj motywacji, ktoś z jakiegoś powodu no, skorzystał z wyszukiwarki Google, wpisując na przykład, jak chronić moje dane w internecie, czy wpisując na przykład takie słowa jak WikiLeaks, czy wpisując na przykład takie słowa jak ochrona prywatności w internecie i tak dalej. Więc plusem jest to, że mamy tutaj nie deklaracje, tak jak w badaniu sondażowym, tylko konkretne zapytanie. Wiemy, że na poziomie kraju, czy województwa, czy miasta tyle razy wpisywano dane słowo kluczowe, no co sugeruje, że osoba, która tego dokonała, no jest zainteresowana tematem i też empirycznie to zostało potwierdzone. Są mocne dowody w literaturze na to, że faktycznie istnieje korelacja pomiędzy
zainteresowaniem danym tematem, a ilością wyszukiwań na ten temat w sieci. Były robione badania, które porównywały ilość wyszukiwań danego tematu z badaniem sondażowym, które miało miejsce w podobnym okresie czasu. Więc ja oczywiście podałam przykład danych z wyszukiwarki. Dlaczego Google? Dlatego Google, że jest to po prostu monopolista na rynku wyszukiwarek i od wielu lat nie ma wyszukiwarki, która by się zbliżyła do takich wyników, jakie ma Google. Natomiast no, generalnie jakby no, nowe źródła danych są tutaj dla nas bardzo cenne, też dlatego, że odpada nam cały efekt ankietera. Nie jest, jak wiemy z literatury, użytkownicy czy respondenci nie zawsze chcą się przyznać do rzeczy, które są dla nich niekomfortowe, których mogą się wstydzić, a na przykład powiedzieć, że nie wiem, jak właściwie korzystać z internetu, może być takim pytaniem wrażliwym dla respondenta. W przypadku korzystania z danych internetowych mogą być to big data, ale nie muszą. Tego efektu ankietera tutaj nie ma. Nie znaczy to oczywiście, że ja wykluczam tradycyjne badania, jak najbardziej nie, ale myślę, że też to, że coraz więcej z nas skupia się na opracowywaniu metod, które pozwolą nam zaadaptować dane internetowe właśnie z tych narzędzi badawczych, o których nie bardzo nawet za wiele wiemy, typu właśnie to, co udostępnia Twitter, czy to, co udostępnia Google, że to jest ważne, że coraz więcej z nas jednak tym nowym mówię w cudzysłowie, bo przecież te dane są już od prawie 20 lat dostępne, ale powiedzmy sobie, że nowym w naukach społecznych, szczególnie w Polsce, to dobrze, że jest nas, że temu się daje coraz więcej uwagi. Szybko jeszcze odpowiem może na pytania, tak jeśli idzie o prywatność, czyli pierwsze pytanie, też w literaturze jest sporo na ten temat artykułów, można powiedzieć, że konkluzja jest taka, że właściwie tyle razy, ile kogoś zapytamy, czym jest dla niego prywatność, to dostaniemy tyle różnych odpowiedzi. Tutaj też jest ważne, było takie bardzo ciekawe badania przeprowadzone wśród młodych ludzi w Japonii i właściwie oni tak nie bardzo w ogóle wiedzieli, co w ogóle o co my pytamy, jaka w ogóle prywatność, czyli dla tego młodszego pokolenia, przynajmniej w tym badaniu w Japonii, okazało się, że oni w ogóle już nawet takiego konceptu jak prywatność nie znają, więc to też jest bardzo ciekawe badawczo do zbadania. Być może prywatność to jest coś, co dla naszych dzieci lub wnuków właściwie już w ogóle tego nie będzie. Z drugiej strony też jest bardzo ciekawe badanie, gdzie zbadano 100 artykułów, gdzie w nagłówku lub w treści czy w abstrakcie pojawiło się, że prywatność już się skończyła, a te artykuły pochodziły z ostatnich 50 lat. No, sam fakt, że cały czas o tym rozmawiamy, chyba jednak pokazuje na to, że jeszcze nie nastąpiła era końca prywatności, aczkolwiek na pewno zdefiniowanie, co to tak naprawdę jest, jest bardzo trudne i dla każdego z nas pewnie będzie to znaczyło co innego. Tak, ta strategia oporu jako rezygnacja z usług jak najbardziej, czyli tutaj w literaturze można znaleźć takie określenie digital hermits, czyli internetowi pustelnicy. Ja się lubię posługiwać tą definicją, dlatego że to wcale nie są osoby, które mówią nie, w ogóle nie będę obecny online, bo właściwie dzisiaj to jest niemożliwe, ale są to osoby, które faktycznie chcą limitować swoją obecność w sieci. I ja też się zgadzam, że jak najbardziej powinno to być uwzględnione, czyli nawet jeśli nie jest to takie rozwiązanie drastyczne, to przynajmniej takie rozwiązanie pod tytułem staram się być jak najmniej, tak, że to już jest ta strategia oporu, można powiedzieć, właśnie zaliczona do tych pasywnych. Tak, wywiady epizodyczne, tak, chociaż tutaj aż tak bardzo nie chcę się wypowiadać, bo to nie jest moja domena. Jak można opisać relacje między ekonomicznymi a ideowymi motywacjami oporu? Czy możemy sprawdzić, na ile te motywacje są jakoś związane ze sposobem używania sieci? No tutaj jak najbardziej możemy, tutaj jakby tak bardzo szybko odpowiem na to pytanie, bo to właściwie można by artykuł na ten temat napisać, ale tu mamy właśnie ten podział tych, którzy dbają o swoje dane, a tych, którzy o nie nie dbają i empirycznie też w literaturze dowiedziono też w moich badaniach, że w krajach, w których no to GDP per capita jest niskie, także zainteresowanie tematyką w ogóle prywatności czy ochroną danych w sieci
jest po prostu niskie. Czyli tak jak wspominałam, w tej piramidzie Maslowa jednak no, wiadomo, że te potrzeby zapewnienia takiego bardzo podstawowego bezpieczeństwa, w tym finansowego, są jednak o wiele ważniejsze. Jeśli chodzi o te ideowe, to one można je podzielić na dwie, czyli ta strategia związana właśnie z prywatnością, a druga z bezpieczeństwem. Czyli nawet jeśli ktoś się obawia o swoją prywatność, ale wie, że trzeba to jakby poświęcić, mówiąc kolokwialnie, i bardzo często rządy stosują taką strategię, że mówią nam, no musimy patrzeć na wszystkie dane, żeby zapewnić ci bezpieczeństwo. W takim przypadku faktycznie to security jest wyżej, tak, w tej piramidzie potrzeb. Więc tu tak bardzo, bardzo zdawkowo odpowiadam na to pytanie, to ze względu na brak czasu, ale kierunek jest bardzo dobry i on faktycznie empirycznie już też został potwierdzony. I zostawiam ostatnie 5 minut dla pozostałych osób. Dziękuję. My też dziękujemy. Michał, ja Ciebie jeszcze poproszę o komentarz. Okej, to ja może odpowiem na to pytanie dotyczące luk badawczych, czy jakichś kierunków, w których można by coś jeszcze zrobić. W ekonomii jest o tyle fajnie, czy o tyle prosto, że wartość prywatności się mierzy po prostu wartością pieniężną, więc to wszystko monetyzowane. Więc w tych badaniach stosuje się metody wyceny nierynkowej, jako że od strony, to przynajmniej w tym obszarze, którym się Julia zajmuje, no bo od strony użytkownika nie ma tutaj sprawnie działającego rynku, mimo jakichś takich prób, które miałyby monetyzować te dane osobowe dla użytkowników. Obecnie w świetle no, GDPR-u to praktycznie zostało pogrzebane i dane są spieniężane właśnie po stronie korporacji, czy ich użycie jest, ta nadwyżka jest tam tworzona, pieniężna. Więc jeżeli chcemy badać wartość, to musimy używać metod nierynkowych i jeżeli metod wyceny nierynkowej i to się robi albo sprawdzając skłonność użytkowników do zapłaty za ochronę prywatności, albo badając skłonność akceptacji pewnego wynagrodzenia za ujawnianie danych osobowych. I w tych badaniach stosuje się zazwyczaj metodologię Discrete Choice Experiment, czyli takich właśnie, to są takie badania, które sprawdzają deklaracje użytkowników odnośnie wartości różnego rodzaju danych albo różnego rodzaju sposobu ochrony tych danych. I to jest taka metodologia oparta na teorii użyteczności. Wykorzystuje się mikroekonometryczne metody modelowania tych wycen i tutaj nie ma, jest wciąż dużo do zrobienia, wydaje mi się, jakby jest duże jeszcze pole badawcze. Szczególnie, że no, te metody one były wypracowywane przy wycenie dóbr środowiskowych i one dopiero od paru lat gdzieś tak funkcjonują właśnie w tym świecie cyfrowym. Jest to taki mocno jeszcze teren i do, myślę, pisania prac, szczególnie u nas, na naszym uniwersytecie, na naszym Wydziale Nauk Ekonomicznych, który mocno stoi tą mikroekonomią, a też jest to później dla doktorantów mocno taki mocne terytorium do publikowania wciąż. A jeśli chodzi o już nie te preferencje deklarowane, tylko preferencje ujawnione, to jest taki obszar, który mnie ostatnio interesuje i go można badać w ten sposób, że robi się wyceny, aukcje różnego rodzaju danych i później się je analizuje. Ja na przykład ostatnio zrobiłem taką aukcję dotyczącą historii lokalizacji w Google Mapsach i skupywałem od użytkowników tej historii lokalizacji i zyskiwałem dzięki temu ogromne ilości danych o tych użytkownikach i sprawdzałem, za ile oni by to chcieli sprzedać albo udostępnić różnego rodzaju podmiotom. Więc wtedy cały ten hypothetical bias i nie znika, bo faktycznie dokonuję tych transakcji i patrzę, co tam ci ludzie robią w tym świecie rzeczywistym, podłączonym do Google Mapsów. Więc to jest taki dla mnie jakiś ekscytujący obszar badawczy i myślę, że może być też dla wielu tutaj magistrantów czy doktorantów również.
Tak, ja myślę, że to jest na pewno nasze spotkanie jest źródłem wielu różnych inspiracji i teoretycznych, i metodologicznych. Julia, ty zaczęłaś i do ciebie będzie też należało ostatni komentarz i ostatnie słowo podczas naszego dzisiejszego spotkania. Dzięki wielkie. Ja nie przedłużając, jeszcze raz chciałam wszystkim podziękować i właśnie mam nadzieję, że to spotkanie spowoduje, że więcej osób zainteresuje się tematem prywatności, nadzoru i tego, w jaki sposób działamy jako użytkownicy w internecie i jak możemy badać to na wiele różnych sposobów. I tak jak właśnie tutaj powiedzieliśmy, jeszcze jest bardzo dużo tematów, którymi można się zająć i wszystkich serdecznie zachęcam. Dziękuję bardzo. Super. Chociaż to spotkanie sponsorowały takie trudne słowa jak nadzór i opór, to jednak przebiegało ono w niezwykle miłej atmosferze, za co Wam dziękuję. Dziękuję też tym, którzy dotrwali z nami do godziny 19:30 i liczę na to, że będziecie też sięgać po tą garść wiedzy i metodologicznej, i teoretycznej, która tutaj została przez naszych ekspertów przekazana. I jeszcze raz Wam dziękuję i mówię Wam dobranoc. Dziękujemy. Dzięki. Super, dzięki. Na razie.